Witam serdecznie na kanale W ringu z Najmanem, a to premierowy, pierwszy odcinek programu Mocne Uderzenie. Gościem wielce charyzmatyczny polityk, lider Konfederacji, pan Janusz Korwin-Mikke. Witam serdecznie. Kłaniam się, jak państwo widzą, jestem człowiek poważny, w brodzie, w okularach, prawda, tam, tak, w maseczce nawet. Poważne rozmowy dla poważnych ludzi. Ale jestem prezesem partii Korwin, Konfederacji jestem tylko jednym z liderów. Jednym z liderów, a prezesem partii Korwin, tak dla uściślenia. Przede wszystkim, panie Januszu, chciałem bardzo podziękować za przyjęcie w tych gościnnych progach. A co po mojej stronie? Piękna kolekcja broni, co jest niesamowitą ucztą dla oka. Ale przejdźmy do naszej rozmowy. Czy panu się nie wydaje, że polska polityka czasem przypomina ring, czy klatkę, czy jakieś takie uliczne mordobicie? Czy panu się nie wydaje, że tak czasem jest? No nie, no w klatce są jakieś reguły gry, no tutaj, bez reguł? Tutaj nie ma. To, co się dzieje, to, co PiS z nami rodzi, to jest jakiś koszmar, ale to, co robi ta tak zwana opozycja z łaski Jana Kiszczaka, to jest jeszcze gorsze chyba, także już nawet nie wiem, co gorzej, prawda, jak wrzeszczą, że tutaj umrą, tysiące ludzi umrą, bo 2 miliardy przekazano na tym. No oczywiście, że to jest skandal, przekazano na telewizję pisowską, to jest skandal, ale co tam, od razu umrą tysiące ludzi, tak, no dobrze, ale jeżeli umrą 2000 ludzi od tych 2 miliardów, to ile umrze od tego, jak 300 miliardów wydadzą na walkę z koronawirusem, nie? No, 105 razy więcej. No, trzyma się to wszystko kupy, panie Januszu. Ale to oni tak nie myślą, bo to jest za trudne dla nich. Trzeba by pomnożyć, podzielić. A proszę powiedzieć, a śledzi pan w ogóle jakieś rozgrywki, nie mówię o rozgrywkach w piłkę nożną, ale właśnie walki MMA, bokserskie? Nie, już nie mam czasu na takie rzeczy, niestety. Muszę pracować, pan całe życie tam, człowiek odbiera od innych, patrzy, jak to będzie, a teraz musi samemu coś dać z siebie. No tak, ale ja tutaj od razu muszę przypomnieć taką historię, bo raz doszło do takiego pojedynku pana z panem Bonim, to taki słynny właściwie pojedynek. Nie, no ja go spoliczkowałem, proszę, to nie jest uderzenie, spoliczkowanie to jest czynność honorowa i tu zresztą zrobiłem błąd, bo nie doczytałem się kodeksu Boziewicza, bo tam jest napisane, że kapusią nie przysługują prawa honorowe, więc zamiast go policzkować, to jest czynnością honorową, powinienem kazać go kijami obić, no ale to już trudno, zrobiłem błąd i teraz on się puszcza. Ja muszę panu powiedzieć, że do takich bardzo podobnych sytuacji, może nie konkretnie takiej wagi państwowej, ale dochodziło na konferencjach bokserskich, gdzie kiedyś Artur Binkowski brzmiał właśnie do swojego rywala cały czas, że był tam konfidentem, że z kogoś zdradził, tamten mówił, że nie zdradził i tak, ale wie pan do czego zmierzam, że koniec końców taka gorąca krew, ale tam na szczęście do żadnych potyczek już nie doszło poza tymi słownymi. To takie rytualne. Ale muszę panu powiedzieć, że jest pan przede wszystkim mistrzem w masakrowaniu w sieci i jest pan autorem ogromnej ilości tak zwanych zaorań. Ja po prostu myślę logicznie, a ogromna większość ludzi chodzi do dzisiejszych szkół państwowych i przestali myśleć, no niestety. Natomiast chciałem właśnie jeszcze to pytanie dokończyć, że bardzo duża ilość tych zaorań tyczy się środowiska feministek. Panie Januszu, czemu pan sobie tak upatrzył akurat to środowisko? Nie, to one sobie mnie upatrzyły, to taki ból tego i owego wyraźnie odczuwają. I ja, żeby jasno powiedzieć, feministka ma tyle samo wspólnego z kobietą, co działa związkowy z robotnikiem. Mniej więcej kobiety się śmieją z feministek, jeszcze bardziej niż ja, tylko one tego w ogóle nie rozumieją. Bo pan nie ma nic do kobiet, pan jest dżentelmenem. Kobiety uwielbiam kobiety, natomiast feministka jest kobietą, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna. No, kiedyś próbowałem taką poderwać feministkę, to kilka tak próbowałem. Raz zaprosiłem ją na kawę i uchylam przed nią drzwi i tak dotknąłem lekko i ona się, nie wiem, zgwałcona czy coś, boi czegoś. Innym razem zapraszam dziewczynę, idziemy do niej, przed tym żeśmy wypili parę kieliszków. I sobie pan mówi do siebie, masz być trudna. Uciekłem. Ale masz, proszę mi powiedzieć, panie Januszu, wiadomo, że i pan, i ja dzisiaj jesteśmy stanu, mamy, że tak powiem, żony, czyli już nie jesteśmy stanu wolnego, ale proszę powiedzieć, w młodości pan był bardziej takim typem kasanowy, czy bardziej takim typem, co przy ścianach na dyskotece, nie, ściany podpierał? Nie, na dyskotekę w ogóle nie chodziłem nigdy.
Na potańcówki, tak. Za mój czas nie było dyskotek, tylko były potańcówki. Taniec polega na tym, że się przytula dziewczynę, a dyskoteka polega na tym, że tańczy się osobno i nie wiem, po cholerę to tę gimnastykę robić. Nie mam pojęcia, po co ta młodzież to robi. No, taka jest moda, no. To jest coś, ja kiedyś napisałem, tak, jeszcze za komuny chyba napisałem taki artykuł. Czym się różni dyskoteka w Warszawie od dyskoteki w Nowym Jorku? No, czym się różni? No, bardzo chętnie posłucham. Melodie są te same, wystrój te same, różni się jednym. Śpiewają po angielsku i tam się to rozumieją, a ci w Polsce nie rozumieją, co śpiewają. Tylko się tym różni. Tym się różni. No na szczęście, na całe szczęście, coraz bardziej wydaje mi się jednak rozumieją, że coraz więcej ludzi po angielsku w Polsce mówić i rozmawiać, ale niech się pan nie obrazi. Takie pytanie właśnie kontynuując to, a czy kiedyś jakiś facet pana próbował poderwać? Ja zaraz panu powiem, dlaczego ja to, do czego zmierzam. Próbował jakiś facet kiedyś pana poderwać? Ale proszę pana, no skąd? Nie pan zrozumie. Ja jestem z czasów, w których ja miałem lat już prawie 17. Maturę skończyłem mając 16,5 roku, ale nigdy nie znałem słowa homoseksualizm, tego to w ogóle nie istniało. Owszem, spotykali się tam, prawda, przy Okrąglaku na Placu Trzech Krzyży, potem się dowiedziałem i tak dalej, ale to jako zjawisko nie istniało. Dzisiaj ludzie są nieszczęśliwi, bo oni się poruszają w tym świecie, takim dziwacznym. Jeszcze na przykład te lekcje tam seksuologii. Jest to coś strasznego. Dzisiejsze dziewczyny nie umieją kochać. One tylko umieją odbywać stosunki seksualne. To jest, nie umieją się oddać. Prawda? Dziewczyna musiała się oddać, prawda? Robi różne rzeczy, ma zadowolona albo nie, bo zależy od faceta, prawda? Ale ona się mu oddawała, a dzisiaj ona odbywa. Jak patrzy, czy ona to robi słusznie, poprawnie czy niepoprawnie. To jest coś strasznego. Co zrobiono? Mężczyzna tam przeżyje te lekcje seksualne, tym się pośmieje i tyle. A na kobietach to wywiera fatalne wrażenie. Wie pan, czemu o to zapytałem? Bo coraz więcej w polskiej przestrzeni, ale nie tylko, w ogóle na świecie, jest tak zwanych coming outów. I muszę pana jakby poinformować, bo być może to też jeszcze do pana nie dotarło, że kilkanaście dni temu słynny polski bokser Andrzej Fonfara dokonał coming outu, zaczął opowiadać o swoich preferencjach seksualnych i to jest absolutnie sytuacja bez precedensu. Mamy boksera geja. A panu w to wierzy? On okłamuje, żeby być popularny. Tak, być może to jest jego recepta na sukces. Teraz, no, taka moda teraz od razu będzie forowany na pierwszych stronach. Pamięta pan te dwie dziewczyny? Nas nie dogonią. No, one udawały lesbijki, bo to jest modne, prawda? Jak tylko przestały udawać, to od razu zniknęły. Ja też zrobię coming out, to też się przyznam. Ja też jestem homosiem, tylko zboczonym, bo normalny homoś to lubi mężczyzn, a zboczony homoś lubi kobiety. Ja jestem po prostu zboczonym homosiem. To żeby tylko Fonfara tego programu nie oglądał. O, czytałem, że pan wiecie, godny Robert Biedroń powiedział, że jak on zostanie prezydentem, to i premier, i ministrowie będą jego partnerami. Zależy w jakim kontekście. No, to jedyna w tej chwili obrona to, jakby został prezydentem, to dać mu cały gabinet kobiet. Także ja nie mam zresztą nic przeciwko homoseksualistom. Nie mam. Na przykład jako nauczyciele szkół żeńskich są bardzo dobrzy. Ja również chciałbym to właśnie tutaj podkreślić, że ja również nigdy starałem się w ogóle być bardzo tolerancyjny, nigdy nic nie mieć, natomiast no, raczej jestem takim, poglądy mam raczej takie tradycyjne, dlatego mnie też bardzo zdziwiło, to ta deklaracja Andrzeja Fonfary była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, no mamy w Polsce pierwszego boksera geja, ale to zostawmy. Panie Januszu, jak ocenia pan kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na prezydenta Polski? Jakby to powiedzieć, no normalnie bym coś powiedział o kobietach jako prezydentka. Nie muszę już nic mówić, bo ona sama się tutaj demonstruje. Jest takie słynne powiedzenie, że no, czasami można milczeć i wyjść na głupce, a czasami można się odezwać i rozwiać wszelkie złudzenia. Ale musi pan przyznać, że jako monarchista no trzeba oddać, że ma tą historię swojej rodziny piękną. Prawda? No ale to jest szlachta przedwojenna, która straciła władzę na rzecz komunistów. To znaczy, że źle rządziła państwem. Ja nie jestem zwolennikiem sanacji, jestem przeciwnikiem sanacyjnych rządów. Mi nie imponuje. A jak na przykład zamiast Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wystawiliby, jeśli chodzi o platformę, Joannę Muchę? Myśli pan, że to byłaby lepsza kandydatura? No.
trudno mi powiedzieć. Ja ją tylko widziałem. To, co ona mówi, to nie wiem. Tak. Aha, okej. Okay. Chciałem dopytać, bo w mojej ocenie akurat byłaby lepszą kandydatką, ale to jest taka szczerze, moja... Szczerze ja panu powiem, rzuci pan kamieniem wśród posłów PO i każdy był lepszym kandydatem od pani Kidawy-Błońskiej. Nie wiem, skąd oni ją wydobili. Ja spardiowałem wczoraj jej powiedzenie zresztą, bo... Pani Anny Muchy? Nie, pani Kidawy-Błońskiej, która na pytanie, czy przekopać im Mierzeję Wiślaną, powiedziała, że no skoro natura tam nie zrobiła przekopu, to widocznie nie powinno go być. Ja właśnie przekopałem kawałek Mierzei ze Świdra do Wisły, żeby nieczystości ze Świdra odpłynęły. Także wie pan też tutaj. Ale tak a propos robienia przekopu tej Mierzei Wiślanej, nie wiem, czy pan wie, że Arabia Saudyjska, która jest państwem sunnickim, chciała się odciąć od Kataru, który jest szyicki. A prawda taki półwysep, więc uznali wykopać 300 km kanału i się oddzielić. I się oddzielić od Kataru i koniec. Proszę Państwa, oni budują, ci bogaci Arabowie, kilometr kanału budują, o ile pamiętam, 300 razy taniej niż kilometr kanału na Mierzei Wiślanej. No bo i są biedni, a bogate państwo. Ale ja nie wiem, czy to są jakieś takie potwierdzone informacje, ale autostrady w Polsce mamy chyba jedne z najdroższych na świecie, tak. Obok Brazylii chyba najdroższy kilometr wychodzi najdroższy. No widział pan te wszystkie, trzeba zrobić te zagrody, żeby te krety nie ogłuchły, prawda, od autostrad, mrówki, żeby tam nie łaziły. To musi być. Im droższa autostrada, tym większa łapówka dla tego, kto daje zamówienie, więc im droższa, tym lepiej. No, tak to jest w socjalizmie, ale my już bijemy te rekordy. Mnie zawsze fascynowały pana te monarchiczne poglądy. Pan widziałby dzisiaj wśród Polaków kogokolwiek, kto mógłby pełnić rolę króla? To musi być człowiek, który jest obdarzony autorytetem. Ma swoją drużynę wiernych, młodych ludzi, bo to nie jest tak, że przyjedzie tam jakiś Habsburg na białym koniu. Nie. To musi być młody facet, energiczny, tego przeboje musi wziąć władzę. Ludzie tam przy tego, bo... Zandberg? Myśli pan Zandberg? Raczej nie. No, Kaczyński nie może, bo dzieci nie ma, więc to jest nieszczęście, ale to musi być... No, jak jest dobry, mianuje się królem, nie? Bo to tak było. Natomiast monarchia ma gigantyczną przewagę nad tym. Zresztą dlatego 99% historii ludzkości to są monarchie, a nie jakieś tam współdemokracje czy inne głupie ustroje. Wszystkim.